Cześć, jak co środę o 17 w Info Ameryka, samochody naszych klientów oraz ich ceny. A pierwszym samochodem jest Audi A3 z 2016 roku z silnikiem 1.8, którego udało się wylicytować za $4350, co w Polsce daje nam około 38 tysięcy złotych. Kolejnym autem naszego klienta to Jeep Grand Cherokee z 2015 roku z V6 3.6 litra, którego udało się wylicytować za $9000, co pod dom daje nam około 60 tysięcy złotych. Następnym samochodem jest Mercedes GLB z 2023 roku. Prawie nowy samochód z dwulitrową jednostką udało się wylicytować za $22000. Co pod dom daje nam około 125 tysięcy złotych. Kolejnym autem jest Chrysler Pacifica z 2023 roku, też praktycznie nowy samochód, którego udało się wylicytować za $15000, co pod dom z opłatami daje nam około 90 tysięcy złotych. A teraz cztery naprawdę sportowe, chociaż ten ostatni nie sportowy, a bardziej klasyk, ale na pewno ciekawe samochody. Pierwszy z nich to BMW M2 z 2018 roku, którego udało się wylicytować za $18000, co pod dom daje nam około 106 tysięcy złotych. Kolejnym sportowym samochodem również jest BMW, tylko o dwa oczka wyżej, czyli BMW M4 z 2019 roku udało się wylicytować za $24000, co pod dom daje nam około 135 tysięcy złotych. Kolejnym samochodem jest Maserati Gran Turismo z silnikiem V8 4,7 litra w wersji Cabrio. Udało się go wylicytować za $11600, co pod dom daje nam około 73 tysięcy złotych. I ostatnim samochodem jest Mercedes 500, dokładnie 560 z 1991 roku, którego udało się wylicytować za $5800, co daje nam 45 tysięcy złotych pod dom. Natomiast jest to samochód naprawdę w doskonałej kondycji. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Oczywiście co środę o 17 zapraszam Was na kolejną Info Amerykę. Subskrybujcie kanał, obserwujcie nasze social media. Dzięki i cześć.